Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! I to jest ostatnia nasza podróż w Spyro the Dragon, nie Year of the Dragon, przepraszam bardzo. Zostały nam trzy poziomy ostatnie w tej gierce i dzisiaj kończymy już tą serię, a jutro zaczynamy, znaczy serię, jedną grę z serii, a jutro zaczynamy Spyro Riptos Rage. Słuchajcie, pomarańczowa przystań to jest ostatni zwykły poziom, jak go przejdziemy to mamy bossa, czyli gnieznośnego gnorka i na sam koniec mamy jego skarbiec. I to akurat zajmie nam tyle, że w dobrym czasie... to taka skrzynka. Że w dobrym czasie zakończymy już naszą przygodę w tej grze. W takim fajniutkim, ostatniutkim odcinku. I mamy 11025. Czyli jeszcze nam brakuje niecałego tysiaka, jak dobrze pamiętam. Ale zaraz to zobaczymy, czy faktycznie już ostatnie podrygi zostały nam. Czy gdzieś jeszcze może pominęliśmy, nic nie wiadomo. Tutaj nie ma żadnego punktu. 2440 żyć mam. No nieźle, 92% gry i równo 4 godzinki. Właśnie tych wrogów nienawidzę. Będę musiał się odpowiednio wcześniej rozpędzać. O kurde, a ten z beczką sobie przybiegł. Dobra, ale tutaj w lewo coś jest na pewno. O! A ty spryciarzu. I żyćko kolejne. Mówiłem, że tutaj żyćków jest naprawdę mega sporo. Tutaj nic nie ma. Tutaj te dwie jedynki. I tu nic nie ma, możemy iść dalej. Na górę. Tak. Tak, coś kojarzyłem, że właśnie jeszcze gdzieś są skitrane, zawsze. Zawsze muszą być gdzieś tak głupio skitrane. A wy nie strzelacie z nabojów. Strzelać jakąś mazią. Okej, nie wiedziałem. Czyli zmienili twórcy w porównaniu do pierwowzoru, że tym razem mazią strzelają, czy cokolwiek to jest. I ja tam nie oceniam. Chyba już tam wszystko. O! Może oni nie będą tacy OP? Dobra, są OP. Super. Jednak szyję jeszcze, o lol. Dobra, dobra, Sparks tu będzie. O, zawaliście. Zawaliście. Tu będę musiał użyć super szybkiego biegu, super przyspieszenia, jak to tak nazywają, kosmos. Dziękuję za uratowanie mnie. Proszę bardzo, już nawet mi na koniec gry nie dajecie żadnych porad. Dzbany głupie. O ty. Dobra, na razie się tobą nie zajmę, stary. Nie jesteś mi przydatny. Dobra, teraz się zajmę. Uff. Da się jednak ich jakoś przeskakiwać. Ale nie chcę za bardzo tracić życia na nich. Dycha. O kurde, tam ktoś strzela. Co za dzban. Ale dobra. A ty tak prosto we mnie. O ty mały. Dobra, już chcę Sparksa. Niestety, ale chcę. Bo już trochę za mało życia mam na nich. Ale dobra, jest drugi smok i tutaj ten most będziemy mogli sobie... A, okej, okay, elo. Zjedz... A. Klytus, przedostatni smok w tej grze. Uratowany. Uważaj na czerwonych komandosów, Spyro. Lepiej niech oni na mnie uważają. Znaleziono wszystkie smoki. GG. Jeszcze mamy trochę diamenciorów do znalezienia. Co tu na górze będzie? Skarby. Życie. I przyspieszenie. Dobra, najpierw tamtą skrzynkę, a później tam jeszcze na górę musimy iść. Zaraz, tutaj po zakręcie. Okej, okay, postaram się ze skokiem to zrobić. Nie wpadać do wody. Masakra. Tutaj tymi kołowrotkami będę mógł sterować. One more try. One more try. I idziemy. Elo! To było wszystko? Dwie dwójki mi się wydawało? Nie, chyba więcej. Tylko od razu to wszystko uzbierałem. Dobra, a teraz most w górę. Si, właśnie tak. Taką wyskocznię sobie zrobimy. Już powinno być z głowy. Będziemy mogli iść dalej.
Bum! O! No naprawdę jeszcze oberwałem. Naprawdę. Naprawdę jeszcze musiałem. A co tu się dzieje? A to jakaś pompa czy coś? Jakieś mechanizmy, spoko. Dobra, już tam nas nic nie obchodzi. Po prostu przeskoczmy. Szkoda, że życia nie ma, no ale trudno. Jeszcze ty. Kurde, Sparksa nie mam. Fuck. Teraz weź tak zbieraj to wszystko. Hops, hops. Mhm. Niczego nie po... A, no nie sprawdzę na Sparksie. To ja chyba się wolę zabić. Uwielbiam tą taktykę. Nie mam Sparksa, nie sprawdzę, czy mam wszystkie diaksy, nie będzie mi ich zbierał. Dobra, zabiję się, mam na tyle żyć, że sobie pozwolę. Odpalanie. Niczego nie pominąłem, dobra. To cpanie ty! Jak wy to robicie? Wy jesteście za mocni. A i to pominąłem skrzynkę. A widzicie, i bym miał pominiętą. Byłoby pominięte. Okej. Okay. Ty się tam baw. Okej, okay, po tobie. Tutaj wszystko, tutaj dwójka. I tutaj, o, dwie dychy. Yes! Ej, ten do mnie strzela, a ten nie. Dobra, szybko się udało. Oj, ty mnie nie traf. Ty mnie nie traf, bro. Tu wydaje mi się, że wszystko. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Dobra, ostatni wrogowie. To już chyba wszystko. Błagam, powiedzcie, że to już jest wszystko tutaj. Oj, jeszcze nie. Gdzie pominąłem? Gdzieś tam? Gdzieś tam daleko. O-o. No to mi się to nie podoba. Pierwszy raz muszę tak szukać. Sparks mi gdzieś tam pokazuje. Gdzieś tam. Dobra, idziemy. Gdzieś tam. Wciąż tam. Chyba nie na górze, prawda? Tutaj też nie będzie nic. Ojoj, akurat 30. Where? Czy mi się wydaje, czy w tym silosie? Tak, silos. Czyli jeszcze raz muszę się tak rozpędzić. Fuck! Zapomniałem o tym, naprawdę. Przysięgam, zapomniałem akurat o tym. Pum! Jeszcze raz się rozpędzamy, rozpędzamy. I zobaczmy, jak tym razem wyjdzie. Muszę po prostu z tego okna tak zaskoczyć na ten silos. Zdzbaniłem. No pewnie, że tak. I finito. Opuść poziom. Nie będę już tam wracał. I został gnasty, znaczy gnieznośny i świat bonusowy. Masakra, jak jestem podjarany. Ja dopiero w jedynkę zagram, to jest moja, znaczy delikatnie ujmując, no nie? Z tych trzech części to jest najmniej ulubiona, no nie? Wszystkie trzy bardzo uwielbiam, ale dwójka i trójka oczywiście bardziej. Ale i tak jestem mega podjarany po tym. A co dopiero będzie z dwójką i z trójką? Ja najpierw jeszcze zjadłbym was. Okej. Okay. No i sezamie, otwórz się. Co się tutaj zdzbaniło? Ja powinienem wyjść przez portal! Bo wtedy się nie otworzy głowa smoka. Jestem dzbanem. Dobra, cięcie robimy. Jeszcze raz przechodzę ten level i wychodzę normalnie. Jesus. Dobra, już jestem i zrobiłem ten poziom. A, w dwie minuty omijałem wrogów i tak dalej. Ojczyzna gnieznośnego gnorka. Wracamy. Teraz użyłem tego teleportu i na bank tak zadziała.
Zapomniałem absolutnie. Dzbanzem, nie wiem. Dzban, wazon, cokolwiek. I sami zobaczycie, jest otwarty. I zostanie ostatni smok, on tam będzie pod tą kopułą. Diaksy wszystkie. Ile procent gry? 96. Kryjówka gnieznośnego gnorka. Konfrontacja. Idziemy. I muszę wam tutaj oczywiście przypomnieć, nie możemy ani razu oberwać. Postaram się. Postaram się. To jest chyba łatwe, żeby nie oberwać od niego. Tak mi się wydaje? Chyba tak. Zobaczymy. Oj stary. Oj stary, już mam ochotę cię wykończyć. Ale będzie platynka ładna, jak będę miał wszystkie osiągnięcia. Ciekaw jestem, pod koniec całej serii pokażę wam, ile osiągnięć zrobiłem na PlayStation. Resztę sobie chyba poza nagrywaniem po prostu dorobię. Ja mam chyba zielonego Sparksa. Nie, niebieskiego. Okej, okay, naszym zadaniem... Dobra, on nas tak nie będzie trafiał. Naszym zadaniem jest zdobyć jeden klucz od jajcarza, znaczy tych osób, no. I później jeszcze drugi klucz. Jeszcze będziemy tu wracać, zbierać wszystko. Gitarka. Najpierw jeszcze wróćmy tutaj, pozbierajmy wszystko. Mhm, o, tutaj. Tu dookoła. Ale dychy. Ale dobre skarby. Tutaj nic nie ma, no już możemy wracać. Wydaje mi się. Tak. Oj, nie strzel mnie w międzyczasie. Kurde, już mogłem go... Dobra, jeszcze zbiorę tamto jedno. Po prostu poganiam się z nimi, nie będę musiał tyle razy wracać. Tu za mną nic nie ma? Nie ma. Jakie piękne dychy i piątki. Okej, dzban tu poszedł. Jest! Oj, jest. I teraz wracamy do gnorka, żeby użyć na nim właśnie tego. Ile tu jest? 500 diaksów. No i oczywiście 0 smoków. Teraz kluczem otwieramy jego. I też staramy się nie oberwać. On głupi strzela ciągle. No i uciekaj. Wiem, że jest osiągnięcie za zrobienie 5 kółeczek z Gnastim. Jak będę wolno biegał czy coś, to wtedy zrobię z nim 5 kółeczek. Może zrobię teraz przy okazji właśnie to osiągnięcie. Ops. Albo poza nagraniem. Poza nagraniem zrobię. Bo to będzie za długo trwać, takich 5 okrążeń z nim. Ale zbieramy wszystko. No on już tam pobiegł. Pewnie drugie okrążenie będzie. Bo go nie gonię za bardzo. Tutaj wszystko. Ja, wszystko. Wszystko jest chyba na trasie, tak mi się wydaje. A, cwaniak. No, już nie chciał. Teraz muszę go gonić. Wszystko na trasie zebrane. Żebym tylko nie wypadł, bo nie chcę stracić ani życia. Chcę punkt mieć. Wiecie, to osiągnięcie z 5 biegami, no to przecież ja sobie wrócę normalnie do gry i tyle. Ważniejszy dla mnie punkt kontrolny. Oberwał. 25 dostałem. No i teraz najważniejsze, żeby tutaj nie oberwać. Okej. Było blisko. Pokonany. Zaraz spłoniesz, gnorku. Jak było blisko, czaicie? Zrobiłem to. Owieczka. Jest Spyro, uratowałeś wszystko. Przepraszam, że to tyle trwało. Zupełnie o was zapomniałem. A co z gnieznośnym gnorkiem?
Gnieznośny gnork zgrillowany. Zatem w Królestwie Smoków znów zapanuje porządek. Tak jakby. Jeszcze zgarnę kilka skarbów. Co będziesz teraz robił? Powiedzmy, że nie będę się ograniczał. Luz. O tak, niby kredycy, prawda? Ale jeszcze mamy do zrobienia. Ostatni poziom, skarbiec jego. Tam nie będzie przeszkód, tam po prostu sama przyjemność ze zbierania. Czy da się kredycy ominąć? Da się. Nie chce mi się kredyców oglądać. What the fuck, co się dzieje na dworze? Ciąg dalszy przygody. Tak, to jest jeszcze ciąg dalszy. Oj, robimy to, ludzie, robimy to. Jest przefajnie. Jest bardzo. Tylko gdzie ja będę? W głównym świecie czy u niego jeszcze? A tutaj. Oj, to jest ten ostatni smok. A, to nie jest w tej główce. Okej, okay. Magnus. Hej. Gnieznośny, to już prehistoria. A co my tutaj mamy? To musi być słynny skarbiec Gnieznośnego. Jego wrota otworzą się tylko wtedy, gdy zbierzesz wszystkie skarby Królestwa Smoków. Wróć ponownie, kiedy zgarniesz wszystko. Si, wróć ponownie. Chodzi o kasę. Osiągnięcie. Mamy ile łącznie? 12 tysięcy na 12 tysięcy. 100% gry mamy ludziska. Skarbiec Gnieznośnego. Tu już zbieramy końcówkę. Chyba będzie ostatecznie 15 tysięcy skarbu. Czyli 3 tysiące tutaj zbierzemy. Mhm. Coś mi tak podpowiada. 3 tysiące tu zbierzemy. To jest 1/4 tego, co obecnie mamy. Będą same, kurcze, dychy i 25. Dobra, ostatni poziom, everybody. Ile tu jest? A, 2000, nie 3. Ale 1 plus, możemy latać. Tylko oczywiście nie na każdy pułap jeszcze. Będziemy musieli zbierać wszystko, żeby móc na określony pułap latać. No patrzcie na to. To jest przyjemna plansza, 25. Będziemy tutaj sporo niektórych rzeczy szukać, to prawda. Aczkolwiek no przyjemnie będzie. Masakra. Ten jego skarbiec na samym końcu później zobaczycie. Tam jest do domu portal. To już w ogóle. Ne. Właśnie musimy tych sługusów rozwalać, żeby móc wyżej latać. Chodź tu. Grrr. No nie upiekłem go. Jest, upiekłem. Tutaj coś było, tak, 2x25. No patrzcie na ten skarbiec. I czy teraz mogę wyżej latać? Nie, jeszcze nie, muszę do jakichś drzwi iść. Chyba do tych. Tak mniemam. Mhm, tak. I pójść na górę i będę mógł właśnie do takiego pułapu latać. Co mi bardzo, bardzo pasuje. Tutaj nic. Jeszcze wracamy tamtego upiec. No i widzicie, teraz maksymalnie dotąd mogę latać. Biorę gałkę w dół i nic więcej nie mogę. A ty tak się ganiasz. Mmm. No ta zwrotność Spyro. Kurde. Jest. Ta zwrotność Spyro w tej pierwszej części. Porównam sobie chętnie z dwójką, jak to tam z tą zwrotnością było. Ops, ops, ops. Dychaj 25. Dobra, kolejny kluczyk jest. To oznacza jedno. Że teraz możemy właśnie do tamtych drzwi iść. I będziemy jeszcze wyżej. A jeszcze tutaj, no tak. Pyk. Pyk. Tu chyba już jest gotowe. Tu na dole też. Dobra. Lećmy. A, tutaj są te drzwi. I znowu będziemy mogli trochę wyżej. I musimy teraz się z tymi ganiać. Niestety. Chyba. O, what the fuck, jak ty latasz? Dzbanie. O! Spyro. Nie lubiłem z tymi samolicikami się ganiać.
Tak łatwo o zdarzenie jakieś. Cbanie, co ty robisz? Kurna. Jest! Jest kluczyk. Chyba go tutaj użyję? Albo się mylę? A zaraz, hajs. No tak. Hajsiwo. Nie, tutaj nic więcej nie ma. Ale jeszcze te z dachów wszystko później pozbieram. Na spokojnie. Tutaj, no tak. A, tego też nie rozwalę jeszcze. No co ja tutaj otrzymam? O, Jesus. No tak, to jeszcze to jest. A jakie to powolne. A przyspieszył, oczywiście. Pewnie na następnym okrążeniu go złapię. Taką mam, kurczę, nadzieję. To już mniejsze są nadzieje na to. No! Dobra. Jesus. A tutaj... Aha, tutaj jeszcze coś pewnie będzie. Za tamtymi drzwiami. No takie... Tak podejrzanie stalowe one wyglądają. Okidoki. A tu hajs jeden był tylko. Czyli nic takiego. To co w takim razie tu jest? A nic, po prostu, to takie... Aha, taka stal i tyle. Okej, nie oceniam. Ale jeszcze daszki na pewno. Chyba. O, jest fajerwerek. Tak, fajerwerkami będziemy teraz jeszcze naparzać. Pyk. Hajs. Tamto rozwalone. Ty. Bierzemy. Gdzie jeszcze były fajerwerki dodatkowe? Bo jeszcze jedna skrzynka tutaj została. Szukanie fajerwerek to chyba najgorsza rzecz w tej grze. Jest tutaj. Okidoki. Rozwal mi to. I teraz pytanie, gdzie jeszcze ostatni klucz? Czy ja mam? Ładna liczba. Tylko pytanie, gdzie teraz? Chyba tam na górę samą. Tutaj już na górę mogę. Już chyba tutaj kluczyka nie potrzebuję. O Jezu, to jest to. Patrzcie na to. O mój Boże. Czy wy to widzicie, nawet te zbugowane? Patrzcie, to jest koniec gry. Ja cię kręcę. Skończyliśmy grę. Zbieracz. Poziom ukończony w 100%. Wychodzimy portalem. O mój Boże, skończyłem Spyro 1. 1/3 za mną. Czy jest jakiś ten? Jest. Smoku Spyro, pokonałeś gnieznośnego gnorka. Zebrałeś smocze jaja, uratowałeś wszystkie smoki i odnalazłeś każdy ze skarbów Królestwa Smoków. Jak się z tym czujesz? Ależ emocje, Bob! Szczęście smoczego świata jest moim szczęściem. Nie chciałbym do końca swoich fioletowych dni wdawać się w przepychanki z gnieznośnym gnorkiem i jego sługusami. Kim są sługusi? Ale nieważne. Jest takie przysłowie. Żeby walka była uczciwa, potrzebny jest dobry przeciwnik. Wiele można mówić o zwodniczej naturze gnieznośnego, ale był godnym rywalem. O-o. Znowu to samo. O nie. Spokojnie, to jest faktyczne zakończenie gry. Nie wiem, nie ogarniam właśnie tego motywu, że na koniec jeszcze są zamienieni, ale to... Nie wiem. Ale już zakończyliśmy Spyro 1. Autentico. W końcu. Teraz będą dwie lepsze części. O mój Boże. Czekam na to. Aż chyba zaraz się zabiorę za nagrywki. Ciąg dalszy nastąpi. I jesteśmy tutaj. Zrobiliśmy to. Wszystko. 120% gry. Masakra. Wszystko.
Tak więc, ludziska, dziękuję za bycie ze mną podczas tej serii ze Spyro 1. Oczywiście to nie jest nasz koniec przygody ze Spyro, bo jeszcze są, jak mówiłem, dwie części. Teraz zabierzemy się za drugą część, ale to już jest jutro. Dzięki za bycie. Piszcie komentarze. O, Sparks. Macha wam. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapki, opinie, subskrypcje i dzwoneczek. Widzimy się już jutro. Hej, hej!